Pewnie znany Ci jest wzór na pole trójkąta. Otóż jak mamy trójkąt, który ma bok i znamy jego bok, a także znamy wysokość opuszczoną na ten bok, znamy długość boku i długość wysokości, to pole takiego trójkąta to jest 1/2 razy A razy H. Tak? 1/2 długość podstawy razy wysokość. Prawda? Ten bok nazywamy podstawą. No, oczywiście to nie zależy od tego, który bok weźmiemy. No, wtedy mamy inną wysokość opuszczoną na ten bok. To musi być długość wysokości opuszczona właśnie na ten bok. No i na przykład jeżeli A jest 5, H jest 6, to pole takiego trójkąta z tego wzoru policzymy. Pole jest 1/2 razy 5 razy 6, czyli 1/2 razy 30, czyli 15. No, jeżeli to jest w centymetrach, to to jest w centymetrach kwadratowych. Jeżeli długości są w metrach, pole jest w metrach kwadratowych i tak dalej. Z drugiej strony też być może wiesz, że dwa trójkąty, które mają takie same długości boków, są do siebie przystające. To znaczy, że to są takie same trójkąty, tylko jakby inaczej rozmieszczone na płaszczyźnie, że jeden może być obrócony i przesunięty względem drugiego, no ale właśnie przez obrót i przesunięcie ewentualnie możemy je na siebie nałożyć. Czyli w szczególności te trójkąty mają takie same pola i wobec tego powinien istnieć pewnie wzór, który wyraża nam pole trójkąta przez długości jego boku. I rzeczywiście taki wzór jest, nazywa się on wzorem Herona, wzór Herona. Nie jest to rzecz nowa, dlatego że Heron z Aleksandrii żył w I wieku po Chrystusie, był greckim matematykiem, wynalazcą, konstruktorem. Jednym z jego bardziej dzisiaj znanych wynalazków jest coś, co moglibyśmy nazwać pierwszą turbiną parową. Prawda? Tutaj gotowana woda, para wylatywała przez takie otwory, no i to ta kula tutaj się obracała. No, jak wiemy, ten wynalazek nie znalazł w ówczesnych czasach zastosowania i na zastosowanie turbiny parowej musieliśmy czekać jeszcze 1700 lat mniej więcej. No ale wróćmy teraz do wzoru Herona. Czyli ten wzór Herona, jak powiedziałem, wyraża nam pole trójkąta przez długości boków. Czyli mamy trójkąt i musimy znać jego długości boków. Nazwijmy je A, B i C. No i może, żeby wygodnie przedstawić to standardowo, przyjmuje się takie oznaczenie P. Otóż P to jest 1/2 obwodu tego trójkąta, czyli A plus B plus C przez 2. To jest P. No i teraz pole. Pole. No właśnie, to jest tak. P razy P minus A razy P minus B razy P minus C. No oczywiście to tak nie może być, dlatego że to jest, jednostki się nie zgadzają. Tu mamy czwartą, jakbyśmy centymetry w potędze czwartej, czyli i pierwiastek z tego wszystkiego. I to jest właśnie wzór Herona, który pozwala nam obliczyć pole trójkąta, jeżeli znamy wyłącznie jego boki. No ja w tym filmie nie będę dowodził tego wzoru. No dowód nie jest trudny, właściwie wymaga znajomości twierdzenia Pitagorasa, no i jest tam sporo takich przekształceń algebraicznych. Może dowód zaprezentuję w jednym z następnych filmów. Teraz może zobaczmy, jak ten wzór pracuje. Powiedzmy, że mamy trójkąt o bokach 9, 11 i 16 centymetrów na przykład. No i spróbujmy obliczyć pole takiego trójkąta. Więc tak, najpierw liczymy P, czyli P to jest 9 plus 11 plus 16 przez 2, czyli to jest to 20 plus 16, 36 przez 2, czyli 18. No i spróbujmy teraz pisać, więc tak, P to jest 18, potem jest P minus A, czyli 18 minus 9, potem jest 18 minus 11
i potem jest 18 minus 16, czyli to jest to wyrażenie, które stoi tutaj pod pierwiastkiem, czyli to jest tak, 18 razy 9 razy 7 i 18 minus 16, czyli 2, czyli to jest razy 2. No i z tego musimy wyciągnąć pierwiastek, więc może tak napiszmy, z 9 się łatwo wyciąga pierwiastek, 18 to jest 2 razy 9, tak? Czyli to jest 9 razy 2 razy 9 razy 7 razy 2, czyli to jest 4 razy 9 razy 9 razy 7. Wobec tego pole to jest pierwiastek z 4 razy 9 razy 9 razy 7. No i to jest co? Pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 9 razy 9 razy pierwiastek z 7. Czyli to jest 2 razy 9 razy pierwiastek z 7, czyli 18 pierwiastków z 7. No. I to jest przykład, w jaki sposób właśnie wzór Herona pozwala obliczyć nam pole trójkąta wtedy, kiedy mamy wszystkie jego boki.